W tej lekcji zajmiemy się następującym problemem. Chcemy wyznaczyć długość odcinka BC i popatrzmy, co znajduje się tutaj na tej ilustracji, jakie mamy dane. Widzimy, że znamy długość odcinka AD oraz DC. Widzimy tutaj, ja akurat widzę, że występują tutaj trzy trójkąty: trójkąt ABD oraz trójkąt BDC oraz duży trójkąt ABC, więc te odcinki możemy interpretować jako boki pewnych trójkątów. I widzę również, że ten trójkąt ABC ma kąt prosty, tutaj przy wierzchołku B, oraz trójkąt BDC również ma kąt prosty, tutaj przy wierzchołku D. Więc gdybyśmy spróbowali pokazać, że jakieś dwa trójkąty są podobne, to moglibyśmy skorzystać z tego, że stosunki odpo długości odpowiednich boków są identyczne i może za pomocą tego moglibyśmy dojść, jaką długość ma odcinek B. C. Ale y, popatrzmy, jak możemy stwierdzić tutaj podobieństwo dwóch trójkątów. Widzimy, że trójkąt ABC ma kąt prosty oraz BDC również ma kąt prosty. Jeśli pokażemy, że w tych dwóch trójkątach występują takie kąty, które mają taką samą miarę, to będziemy mogli skorzystać z cechy kąt kąt i to będzie świadczyło o tym, że te dwa trójkąty są podobne. I teraz zauważmy, że ten kąt, który znajduje się tutaj, występuje zarówno w trójkącie BDC, czyli ten trójkąt ma kąt prosty oraz ten kąt pomarańczowy, oraz trójkąt ABD również ma kąt prosty i ten kąt pomarańczowy. Więc pokazaliśmy, że te dwa trójkąty mają po dwa kąty, które mają takie same miary, czyli na mocy cechy kąt-kąt stwierdzamy, że te dwa trójkąty są podobne. Zapiszmy sobie teraz ten wniosek, że te dwa trójkąty są podobne. Ja tutaj chciałbym zaznaczyć ten wierzchołek jako e, białą kropeczkę, żeby tutaj dobrze to oznaczyć i popatrzmy. E, najpierw zapiszemy trójkąt ABC. Zaczynamy od tego wierzchołka, który oznaczony jest tutaj białą kropeczką. Tutaj e, ten kąt jest nieoznaczony przy tym wierzchołku. Później idziemy do wierzchołka, który występuje przy kącie prostym. Jest to wierzchołek B. I na końcu zapisujemy wierzchołek, który występuje przy tym pomarańczowym e, kącie. I e, teraz ten trójkąt jest podobny, to jest symbol podobieństwa do tego trójkąta e, mniejszego. I teraz popatrzmy. E, w tym trójkącie zaczynaliśmy od e, wierzchołka, który nie był oznaczony tutaj w żaden sposób. Ten kąt... E, Widzimy, że ten kąt w tym trójkącie nie jest oznaczony w żaden sposób, więc ten kąt odpowiada tutaj temu kątowi, więc będziemy mieli tutaj wierzchołek B. Później poszliśmy do wierzchołka, który występuje przy kącie prostym, więc tutaj mamy D. I na końcu poszliśmy do wierzchołka, który występuje tutaj przy tym kącie zaznaczonym na pomarańczowo, czyli tutaj mamy C. I na mocy cechy kąt-kąt pokazaliśmy, że te dwa trójkąty są podobne. Skoro wiemy, że te dwa trójkąty są podobne, to możemy teraz y, przejść do zbadania stosunku długości odpowiednich boków. I popatrzmy, w tym trójkącie ABC wiemy, że bok AC ma długość 8, ponieważ 6 plus 2 daje nam 8, więc korzystamy sobie z długości tego boku. I który bok tego drójko, drugiego trójkąta jest odpowiedni do tego boku AC? Popatrzmy, AC w tym pierwszym trójkącie to jest pierwszy i trzeci wierzchołek, więc tutaj również będziemy mieli pierwszy i trzeci wierzchołek czyli AC przez BC. I widzimy, że to jest interesujące, bo już pojawia się nam BC, a chcemy wyznaczyć tutaj długość tego odcinka, tego boku, tego trójkąta BC. I to jest równe. I teraz popatrzmy, w tym dużym trójkącie ABC zerknijmy na ten bok BC. Weźmiemy sobie tutaj BC, który bok w tym małym trójkącie odpowiada temu bokowi BC. Popatrzmy BC w pierwszym trójkącie to jest druga i trzecia litera, więc tutaj również będziemy mieli drugą i trzecią literę, więc będziemy mieli tutaj DC i to jest bardzo interesujące, bo widzimy, że BC odgrywa dwie różne role. Popatrzmy tutaj w licznikach mamy długości boków z tego dużego trójkąta ABC, tak? To są boki tego dużego trójkąta ABC, a to co mamy w mianownikach... To są boki, które występują w tym małym trójkącie, tak? w tym trójkącie BDC. I widzimy, że bok BC występuje zarówno tutaj w tym dużym trójkącie, jak i w małym trójkącie, więc BC odgrywa tutaj dwie różne role. I teraz zobaczmy, tutaj występuje BC, więc to chcemy sobie wyznaczyć, a znamy długość boku AC, która wynosi 8, znamy również długość boku DC, która wynosi 2i za pomocą tych danych. Będziemy mogli wyznaczyć sobie długość odcinka BC. Skorzystajmy teraz z tych danych, aC to jest 8, DC jest równe 2, więc mnożymy na krzyż i będziemy mieli 16 równa się długość boku BC do kwadratu, bo mamy BC razy BC i wiemy, że bok BC będzie miał długość 4. Więc ten bok tutaj ma długość 4, więc rozwiązaliśmy ten problem, i właśnie tutaj musimy Mieć to na uwadze, że akurat w tym przypadku ten bok BC odgrywał dwie różne role i występował tutaj w tym stosunku jako bok dużego trójkąta, ten bok BC, i występował zarówno jako bok tutaj tego mniejszego drugiego trójkąta, więc odgrywał dwie różne role. Spróbujmy sobie jeszcze to nawet przedstawić graficznie, żebyśmy tutaj byli pewni tego, co tutaj się działo. Tutaj narysujemy sobie trójkąt ABC. O. O. Tutaj będziemy mieli A, tutaj B, tutaj wierzchołek C. Tutaj przy wierzchołku B mieliśmy kąt prosty, przy wierzchołku C mieliśmy pomarańczowy kąt. Ten bok AC ma długość 8, ten tutaj ma długość 4. To jest nasze BC. Teraz narysujemy trójkąt BDC. O. Tutaj będziemy mieli y, wierzchołek B, tutaj D, tutaj wierzchołek C. Przy wierzchołku D znajduje się kąt prosty. Tutaj będziemy mieli ten pomarańczowy kąt przy wierzchołku C, i tutaj ten bok DC ma długość 2, a ten bok ma. E4. I teraz popatrzmy. BC występuje tutaj, w tym trójkącie, a w tym trójkącie tutaj. I aby y, zauważyć, że te dwa trójkąty są podobne, musielibyśmy to przerzucić w taki sposób, aby ten kąt prosty występował u góry. Trzeba sobie wyobrazić, w jaki sposób tutaj to trzeba przerzucić i przekręcić, aby otrzymać ten y, trójkąt, znaczy. Aby otrzymać ten trójkąt, który będzie ułożony w podobny sposób jak ten trójkąt, żeby tutaj, o, mogę podpowiedzieć, żeby ten trójkąt tutaj leżał, tak jakby na tym boku BC, i wtedy te proporcje, te stosunki, ten zapis będzie miał tutaj więcej sensu. Trzeba sobie tylko to wyobrazić, w jaki sposób musimy ułożyć ten trójkąt, aby leżał tutaj w takiej samej pozycji jak ten trójkąt i najłatwiej tutaj odnaleźć kąt prosty, żeby ten kąt prosty występował tutaj u góry. I to było takie podchwytliwe właśnie w tym przypadku, ponieważ bok BC występował zarówno i w tym dużym trójkącie, i w małym trójkącie i odgrywał tutaj dwie różne role.